A my mamy połączenie telefoniczne z Adamem Bielanem, europosłem. Europosłem właśnie z tego regionu. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie doktorze, witam wszystkich słuchaczy. Jak pan przyjął decyzję prezydenta Donalda Trumpa o tym, że odwołuje wizytę w Polsce i wysyła do Polski wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych? Oczywiście to nie jest radosna wiadomość. Wszyscy liczyliśmy na obecność prezydenta Donalda Trumpa i ze względu na nasze relacje dwustronne. Mamy wiele umów do podpisania. Myślę, że one będą podpisane w obecności pana wiceprezydenta Pence'a. Wiele umów do wydyskutowania, wynegocjowania. Przede wszystkim chodzi oczywiście o współpracę wojskową, ale to była ważna wizyta ze względu na cele naszej polityki historycznej. 1 września przypada okrągła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej i oczywiście obecność amerykańskiego przywódcy jeszcze bardziej nagłośniłaby tę bardzo ważną datę nie tylko dla Polaków, ale myślę dla wszystkich ludzi na świecie. Warto pamiętać, co wydarzyło się 80 lat temu i 17 dni później, żeby unikać pewnych błędów w polityce, choćby międzynarodowej, w przyszłości. Natomiast każdy, kto zna oczywiście amerykańską politykę, każdy, kto zna standardy zachowania amerykańskich przywódców w przypadku klęsk żywiołowych, a z taką klęską mamy w tej chwili, z zagrożeniem taką klęską mamy w tej chwili do czynienia, wie, że to nie była decyzja zaskakująca. Ja już kilka dni temu, gdy dowiedziałem się, że tropikalna burza może się przerodzić w huragan, który uderzy w południe Stanów Zjednoczonych, podejrzewałem, że może być problem z wizytą prezydenta Trumpa w Polsce. Oczywiście dochodzą do tego jeszcze względy polityczne. Już za rok odbędą się wybory prezydenckie. Tak naprawdę kampania w Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę kampania prezydencka już się rozpoczęła, trwa kampania w Partii Demokratycznej. Kilkunastu pretendentów ubiega się o nominację tej partii. Również prezydent Donald Trump zapowiedział, że będzie się ubiegać o reelekcję. No a huragan uderza, ma uderzyć w stany kluczowe z punktu widzenia wyniku wyborów prezydenckich. Przede wszystkim oczywiście chodzi o Florydę. Największy, tak zwany swing state, czyli taki stan, który nie jest rozstrzygnięty, w którym wynik wyborów prezydenckich nie jest rozstrzygnięty, on przechodzi z rąk do rąk i od zwycięstwa w tym stanie w zasadzie zależy zwycięstwo w całych Stanach Zjednoczonych. Więc no, smutna wiadomość dla nas, Polaków. Cieszymy się oczywiście, że do Polski przyjedzie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, czyli postać numer dwa w amerykańskiej polityce, Mike Pence. No i cieszymy się z tego, że prezydent Trump powiedział to w rozmowie telefonicznej z naszym prezydentem Andrzejem Dudą, ale powiedział to również na konferencji prasowej w Waszyngtonie. Nie odwołał tej wizyty, a jedynie ją przełożył i że w nieodległej przyszłości, jak to określił, będzie chciał do naszego kraju ponownie zawitać, bo przypomnijmy, to była druga wizyta prezydenta Trumpa w naszym kraju. Rzecz, no, można powiedzieć, bardzo rzadka. Prezydent Trump rzadko podróżuje, rzadko wyjeżdża za granicę tej kadencji. Jest wiele krajów kluczowych dla interesów Stanów Zjednoczonych, na przykład Meksyk, których nie odwiedził ani razu, a do Polski miał zamiar się wybrać po raz drugi, więc to pokazuje też rankę naszego kraju. Powiedział pan, że liczne umowy mają być podpisane. Co to za umowy? No to są umowy zarówno technologiczne, jak i umowy dotyczące funkcjonowania wojsk amerykańskich, modernizacji naszych sił zbrojnych. Ale jakiś szczegół tych umów, czego będą konkretnie dotyczyć? No ja nie mogę się w tej sprawie wypowiadać, tym bardziej, że no, musimy poczekać na informacje, czy przesunięcie wizyty prezydenta Trumpa zakończy się przesunięciem podpisania tych umów, czy też one będą podpisywane w obecności pana prezydenta Mike'a Pence'a. Faktem jest na pewno, że dzisiaj stosunki polsko-amerykańskie
są najlepsze w stuletniej historii tych relacji. Niedawno obchodziliśmy, na początku tego roku obchodziliśmy stulecie nawiązania relacji dyplomatycznych po I wojnie światowej oczywiście. I podczas tych 100 lat nigdy współpraca polsko-amerykańska, zarówno polityczna, jak i militarna, również gospodarcza, nie była na tak wysokim poziomie. Świadczy o tym kalendarz wizyt prezydentów, ale świadczy o tym fakt, że na naszym terytorium przybywa już w tej chwili kilka tysięcy wojsk amerykańskich i ta liczba będzie się z roku na rok zwiększa. Mamy najwyższe w historii poziomy inwestycji zarówno amerykańskich w Polsce, jak i polskich w Stanach Zjednoczonych. No i my mamy najwyższy poziom wymiany handlowej. Więc stajemy się dla Stanów Zjednoczonych kluczowym krajem w Europie. Tym bardziej, że jak wiemy, relacje Stanów Zjednoczonych z innymi ważnymi graczami na naszym kontynencie uległy w ostatnim czasie pogorszeniu. Więc no, mam nadzieję, że rzeczywiście, tak jak pan prezydent Trump zapowiedział na konferencji prasowej nieodległej przyszłości, Polskę odwiedzi. Też taką nadzieję mamy. Jakie są szanse pana Janusza Wojciechowskiego, żeby na zostanie komisarzem europejskim do spraw polityki rolnej? No, wiemy już, że zapadła taka decyzja, nieformalna decyzja, która musi być teraz potwierdzona, że Polsce przypadnie właśnie ta teka. Teka niezwykle ważna w ogóle w takim rankingu tek w Komisji Europejskiej, a dla Polski chyba kluczowa teka, przez którą przychodzą setki miliardów euro w trakcie pięcioletniej kadencji. To właśnie komisarz do spraw rolnictwa no, współdecyduje o tym, jak te środki będą wydawane. Pamiętajmy, że my dzisiaj koncentrujemy się i słusznie na negocjacjach dotyczących budżetu unijnego na kolejne 7 lat, bo Unia Europejska pracuje na takich 7-letnich budżetach. Te negocjacje powinny się zakończyć w ciągu najbliższego mniej więcej roku, ale po zakończeniu tych negocjacji na temat tego budżetu zaczynają się jeszcze ważniejsze negocjacje, a w zasadzie decyzje, zapadają decyzje dotyczące aktów wykonawczych, rozporządzeń, jak te olbrzymie środki zapisane w budżecie na poszczególne cele wydawać. I komisarze będą mieli olbrzymi wpływ na to, jak te akty wykonawcze będą wyglądać. Ergo komisarz do spraw rolnictwa będzie miał bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób budżet wspólnej polityki rolnej będzie wyglądać w szczegółach. Jak wiemy, diabeł tkwi w szczegółach. Od tego, od konkretnych zapisów zależy będzie na przykład fakt, czy będą wspierane w jeszcze większym stopniu gospodarstwa rodzinne, małe gospodarstwa rodzinne produkujące żywność ekologiczną, których w Polsce jest dużo, a może być jeszcze znacznie więcej, jeżeli otrzymają wystarczającą pomoc ze strony instytucji unijnych. Taki jest nasz cel, więc bardzo ważna taka. Kandydat świetnie do tego przygotowany, wieloletni poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Rolnictwa, wiceprzewodniczący tej komisji. Więc jeżeli będę decydować względy merytoryczne, jestem przekonany, że pan Janusz Wojciechowski ma tę nominację w kieszeni. Natomiast oczywiście w Parlamencie Europejskim, o czym przekonaliśmy się kilka tygodni temu przy nieudanym wyborze Zdzisława Kosnowskiego, profesora Kosnowskiego na funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, czy też pani premier Beaty Szydło na funkcję szefowej Komisji do spraw zatrudnienia. Nie tylko względy merytoryczne decydują, wkrada się tam też taka polityka w tym pejoratywnym tego słowa znaczeniu, bardziej politykierstwo. Nie ma co ukrywać. Przesłuchanie pana posła, ministra Janusza Wojciechowskiego będzie miało miejsce kilka dni, 6 prawdopodobnie dni przed wyborami w Polsce, więc to też od postawy opozycji w naszym kraju zależy, jak ono przebiegnie. Po haniebnym liście, który ostatnio media cytowały, liście byłych ambasadorów, którzy zapolowali do Donalda Trumpa de facto, żeby odwołał swoją wizytę w Polsce, napluli na nasz kraj, twierdząc, że Polska nie jest krajem demokratycznym. No, trzeba być przygotowanym na najgorsze. Bo niestety są w Polsce siły polityczne, są ludzie, którzy w imię własnych interesów, w imię własnych karier, które zostały przetrącone w wyniku ostatnich wyborów, demokratycznych wyborów w Polsce,
4 lata temu są w stanie działać na szkodę naszego kraju. I tu przechodzimy do kampanii wyborczej. Jak dotychczasowy przebieg pan ocenia? Myślę, że kampania się jeszcze nie zaczęła. Oczywiście poszczególne ugrupowania starały się być aktywne w okresie wakacyjnym, no ale wszyscy wiemy, że jednak zdecydowana większość wyborców w czasie wakacji, szczególnie w czasie urlopu, w mniejszym stopniu interesuje się polityką i tak naprawdę z punktu widzenia podejmowania kluczowych decyzji wyborczych najważniejsze będzie te 7 tygodni, które rozpocznie się od najbliższego weekendu. Można powiedzieć, że po takim truchcie czy joggingu przejdziemy dość szybki sprint kampanijny. Ja wierzę, że Polacy, zastanawiając się nad tym, na kogo oddadzą głos, zrobią taki bilans tego, jakim się żyje dzisiaj. Porównają to z tym, jak mi się żyło 4 lata temu. No i sądzę, że ten bilans wpadnie pozytywnie, biorąc pod uwagę fakt, że według badań Centrum Badań Opinii Społecznej zarówno 2018, jak i 2017 rok w opinii zdecydowanej większości Polaków był najlepszym rokiem ich życiu, więc mam nadzieję, że to przyniesie pozytywną refleksję i że te wybory zdecydowanie wygramy. A tu oczywiście nie chodzi o zwycięstwo samo w sobie, tylko o uzyskanie takiej liczby mandatów, która pozwoli nam rządzić samodzielnie. O ile to pierwsze, to zwycięstwo jest bardzo prawdopodobne, to drugie, czyli samodzielna większość, no jest trudna do osiągnięcia i będziemy musieli bardzo ciężko pracować w kampanii wyborczej. Wszyscy nasi kandydaci, ale również te osoby, które nie kandydują, jak na przykład ja, nie biorę udziału w tych wyborach, w wyborach europejskich. Chciałem też podziękować mieszkańcom Ostrołęki za świetny wynik. Nasza lista Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie wygrała. To była ponad 50% głosów w Ostrołęce. Ja sam uzyskałem najlepszy wynik indywidualny. No, w tych wyborach nie startuję, ale będę robić wszystko, żeby nasi kandydaci Zjednoczonej Prawicy uzyskali jak najlepsze wyniki co do wyborów do Sejmu, jak i Senatu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Adam Bielan, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet, a my rzeczywiście jesteśmy w Ostrołęce, patrzymy na zegar, jest godzina 8:00.